Jesteś mocno rockową dziewczyną, ale na twoich płytach zdarzają się bardziej kawałki popowe. Które brzmienia są tobie bliższe? Ja myślę, że jedne i drugie. Lubię eksperymentować i mam taki silny charakter, który dobrze się sprawdza w energicznych utworach, ale też lubię popowe brzmienia, łagodniejsze ballady. Twoja pasja to muzyka, o tym już wiemy, ale czy ty i muzyka to duet na zawsze? Czy widzisz się w tej roli, w której jesteś teraz za 10, 20, 30 lat? Nigdy nie widziałam się w żadnej innej już. Jako małe dziecko występowałam na scenie i zawsze wiedziałam, że chcę zostać piosenkarką. Musiało się udać. Na Instagramie pojawiają się nagrania z twoją siostrą. Czy kiedyś zobaczymy was razem na scenie? Ja już kiedyś wystąpiłam z moją siostrą, było to parę lat temu. Zaprosiłam ją do duetu na moim koncercie, ale myślę, że jest to niewykluczone, a nawet chciałabym, żeby moja siostra sama spróbowała własnych sił i być może napiszę jej kiedyś jakiś utwór. Jak wam się współpracowało na scenie? Wtedy pamiętam, że moja siostra była przerażona, bo był to dla niej chyba taki pierwszy duży występ, ale teraz jak razem ze sobą śpiewamy, czuję, że już jest na takim poziomie dojrzałości, że fajnie sobie radzi z wokalem i... To słychać. Tak, to słychać, czuć, także mam nadzieję, że będzie chciała się zająć muzyką i zastanowi się nad śpiewaniem na poważnie. Spotykamy się tutaj dzisiaj z okazji Dnia Dziecka. Czego możemy życzyć dzieciakom? Czego ty byś chciała życzyć? Ja przede wszystkim im życzę spełnienia marzeń, żeby byli tym, kim właśnie sobie wymarzyli teraz. Żeby te ich dziecięce marzenia się spełniały, żeby zawsze robili to, co kochają. To jest najważniejsze.